Dzień dobry. Dzisiaj 19 maja znajdujemy się w gospodarstwie ogrodniczym Waganowice. Przed Państwem znajduje się młody materiał nasadzeniowy, który zostanie w ciągu najbliższych 2 miesięcy przesadzony do większych pojemników. Począwszy od P9, czyli półlitrowej doniczki, a skończywszy na dwulitrowej. Jest to oczywiście borówka. Tutaj znajdują się różne odmiany borówek, od Duke'a, Chandlera, Legacy, Blue Cropa. Czyli te najbardziej znane, które nasi klienci kupują zarówno w Polsce, jak i za granicą. Produkcja naszego materiału rozpoczyna się minimum pół roku wcześniej. W tej chwili jest to już końcowy etap rozmnażania, gdzie widoczny jest materiał w multiplatach. Natomiast naszym pierwszym etapem rozmnażania jest to rozmnażanie w in vivo. To jest przykładowy multiplat borówki amerykańskiej odmiany Chandler, który tutaj znajduje się już od około miesiąca. Ten materiał został rozmnożony około 3 miesięcy temu. W tej chwili musi on jeszcze przejść cięcie, przynajmniej dwukrotnie, aby się rozkrzewić. I w przyszłym miesiącu, czyli z końcem maja, początkiem czerwca, będzie przesadzany do większych doniczek. To tak naprawdę, do jakiej doniczki będzie przesadzony, zależy od naszych zamówień. Po lewej stronie znajduje się borówka amerykańska odmiany Duke, która jest dopiero w fazie rozmnażania. Natomiast po Państwa prawej stronie znajduje się już gotowy multiplat do przesadzenia do większych pojemników. Przed nami znajduje się multiplat Duke'a, który został rozmnożony 3 miesiące temu. Natomiast koło mnie znajduje się już produkt końcowy, czyli również borówka amerykańska odmiany Duke. W dwulitrowym pojemniku. Jest to już roślina dwuletnia, przycięta i która znajdowała się w naszym gospodarstwie przez okres około 2 lat. Pierwszym etapem rozmnażania borówki jest zakup materiału z firmy Plantin, która wchodzi w skład grupy In Vitro Kusibab. Następnie nasz materiał jest również rozmnażany metodą in vivo w naszym gospodarstwie. W tej chwili znajdujemy się w części szkółki kontenerowej, gdzie za nami akurat znajduje się borówka amerykańska sadzona w zeszłym roku. Jest to odmiana Liberty i jest to odmiana już w tej chwili gotowa do sprzedaży. Proszę zwrócić uwagę na równy pokrój roślin, który uzyskujemy dzięki regularnemu cięciu roślin, minimum 2 razy w sezonie. Dzięki temu rośliny są nie tylko równe, ale dobrze rozkrzewione.